Bezstwo, sol, zdrowie gleby, informacje praktyczne. Cześć, jestem Saskia. Zdrowa gleba sprzyja wydajności i jakości upraw. Jesteśmy tutaj z Wifterbund, gdzie prowadzone są przygotowania do wysiewu zielonego nawozu, jednego ze sposobów na utrzymanie i zwiększenie zdrowia gleby. Zdrowie gleby to zdolność gleby do radzenia sobie z nadchodzącymi chorobami i szkodnikami oraz utrzymania poziomu populacji patogenów na wystarczająco niskim poziomie, aby uprawy nie doznawały szkód. Zdrowy ekosystem glebowy charakteryzuje bogata różnorodność biologiczna, wystarczająca ilość materii organicznej, mikroorganizmy, nicienie, stawonogi i dżdżownice. Kluczowymi mikroorganizmami są bakterie, grzyby i pierwotniaki. Są szczególnie obfite w pobliżu korzeni roślin, gdzie oddziałują na wiele sposobów. Materia organiczna w glebie jest podstawą gleb produkowanych. Pozwala na większą aktywność i różnorodność życia w glebie, co z kolei stymuluje procesy glebowe, przyczyniając się do zdrowych upraw. Mikroby glebowe stymulowane materią organiczną mogą ograniczać presję patogenów, uwalniać mineralne składniki odżywcze i poprawić stabilność agregatów glebowych. Najlepszą praktyką zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie jest dodawanie do gleby ustabilizowanej materii organicznej, takiej jak kompost. Wiele praktyk rolniczych może pomóc ekosystemowi glebowemu w optymalnym funkcjonowaniu i poprawie stanu gleby. Im więcej praktyk zostanie połączonych, tym większy jest potencjalny wpływ na zdrowie gleby. Praktyki zapobiegawcze, takie jak uprawy okrywowe, promują korzystne życie w glebie, ale to z kolei przyczynia się do poprawy zdrowia upraw. Oto dobry przykład połączenia dwóch najlepszych praktyk – uprawy roślin okrywowych i dezynfekcji beztlenowej gleby ASD. Rośliny okrywowe, takie jak życica włoska, mogą być uprawiane na przeoranie, na przykład w celu zwiększenia ilości glebowej materii organicznej i poprawy struktury. W połączeniu z beztlenową dezynfekcją gleby środowisko glebowe staje się tymczasowo beztlenowe. Niektóre mikroorganizmy są stymulowane do rozwoju i w warunkach beztlenowych wytwarzają substancje, które są supresyjne lub toksyczne dla wielu szkodników i chorób przenoszonych przez glebę. W ten sposób rośliny okrywowe uczestniczą w obiegu składników pokarmowych w cyklu uprawowym, sprzyjają akumulacji materii organicznej w glebie podczas procesu, gdy gleba jest dezynfekowana przez praktykę ASD. Solaryzacja jest podobną techniką. Podczas solaryzacji gleba jest pokryta folią z tworzywa sztucznego, która zatrzymuje promieniowanie słoneczne, ogrzewając glebę do temperatury, która zabija choroby i szkodniki. Biosolaryzacji szybkość procesu zwiększa się poprzez wprowadzenie nawozów organicznych lub kompostu. Dzięki zrozumieniu ekosystemu glebowego i temu, jak wpływają na nie praktyki na powierzchni i pod ziemią, możemy skorzystać z ich funkcji zwiększania zdrowia gleby.